Witam Państwa. Proszono mnie o to, abym opowiedział w trzech krótkich, bardzo syntetycznych wykładach powojenne dzieje Polski. To jest oczywiście zadanie szalenie trudne, bo to jest bogata historia, mnóstwo wydarzeń i wątków. No ale spróbujemy. Generalnie będę się opierał na swojej książce, która wyszła już wiele lat temu po polsku, a teraz wersja jej zaktualizowana ukazała się w języku niemieckim w Niemczech. No ale książka jest też dostępna, ona się nazywa Polska, losy państwa i narodu. Jeżeli powstanie wśród Państwa poczucie niedosytu, że o pewnych rzeczach mówię zbyt ogólnie, zbyt mało szczegółowo, to oczywiście zachęcam do sięgnięcia do tej książki, a także do oczywiście innych książek, prac, których jednak nie brakuje, bo wbrew takim opiniom obiegowym, że w zasadzie mało się tym okresem powojennym zajmowano przez minione 30 parę lat, to nie jest prawda. Powstała całe mnóstwo książek, opracowań syntetycznych, szczegółowych i w zasadzie wiedza, którą będę się Państwu dzielił, w każdym z tych punktów jest dosyć szczegółowo opisana. A zatem Polska powojenna w gruncie rzeczy wyłoniła się z porozumień międzynarodowych. Od Polaków nie za wiele zależało. Rząd polski w Londynie był w zasadzie zignorowany przy tych najważniejszych postanowieniach, czyli przy Jałcie, przy Poczdamie. Decyzję podejmowała Wielka Trójka: Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki i Wielka Brytania. Przy czym, jeżeli by tutaj położyć nacisk, to oczywiście przede wszystkim Związek Radziecki. Zachodni partnerzy spełnili najważniejsze wymagania i oczekiwania Związku Sowieckiego, uznając, że Europa Wschodnia i tak znajduje się pod okupacją władz radzieckich. No i cóż można na Stalinie wymusić? Te postanowienia dotyczą m.in. kształtu terytorialnego powojennej Polski. A więc w Jałcie w lutym 1945 roku przesądzono kształt granicy wschodniej. Polska utraciła przedwojenne województwa wschodnie, wyznaczono granicę taką, jaką my dzisiaj mamy. Okazała się ona trwała. Natomiast z granicą zachodnią były kłopoty. Wbrew potocznym często opiniom nie wyznaczono granicy zachodniej w Jałcie. Stwierdzono tam tylko, że Polska otrzyma istotne nabytki na zachodzie. Granice na zachodzie wytyczono dopiero w Poczdamie, czyli w sierpniu roku 1945, po wojnie, bezpośrednio po wojnie. Co więcej, po przesądzeniu sprawy rządu polskiego, dlatego że w Jałcie oprócz granicy zaznaczono też konieczność powołania nowego rządu w Polsce, tymczasowego rządu jedności narodowej, w oparciu przede wszystkim już o istniejący PKWN, czyli władzę wyznaczoną przez Stalina. I dopełnienie tego warunku jałtańskiego warunkowało wytyczenie granicy zachodniej, bo ten rząd musiał być skonsultowany w sprawie granicy zachodniej. No, ten rząd tymczasowej jedności narodowej powstał w końcu czerwca 1945 roku. Jego wicepremierem zostanie Stanisław Mikołajczyk i to jest kluczowa sprawa, bo to była jedyna w tym rządzie osoba, która miała zaufanie przywódców zachodnich. I w konsekwencji, jak powiedziałem na początku sierpnia, wytyczono granicę zachodnią. Przy czym tu też mamy pewne niejasności, pewne mity, które funkcjonują w potocznym przekonaniu, czy nawet w propagandzie politycznej. Ta granica nie została wytyczona jaka granica ostateczna. Ona została wytyczona jaka granica do czasu konferencji pokojowej. Na konferencji pokojowej mogła być zrewidowana. Czyli granica Odra-Nysa-Łużycka jest granicą de facto tymczasową do czasu konferencji pokojowej.
Problem w tym, że konferencja pokojowa nigdy się nie odbędzie. Stosunki między Zachodem a Związkiem Sowieckim stawały się w następnych latach konfrontacyjne, rozpoczęła się zimna wojna, no i nie doszło do wytyczenia nie doszło do konferencji, a zatem i wytyczenia ostatecznej granicy polsko-niemieckiej. I sytuacja na wiele lat powstała taka, że myśmy uważali, że granica na Odrze i Lysie jest ostateczna. W tej kwestii rząd w Warszawie miał poparcie Moskwy i to wiązało Polskę z Rosją w sposób zasadniczy. No a jeśli chodzi o Zachód, to stanowisko ewoluowało, ale w zasadzie stało się jasne i konsekwentne dopiero po roku 1970, a więc 25 lat po wojnie. 25 lat po wojnie i po zawarciu układu Władysława Gomułki z Republiką Federalną Niemiec, inaczej można mówić układ Brandt-Gomułka, dopiero wówczas stolice zachodnie uznały definitywnie granice na Odrze i Nysie, w tym również Watykan. I od tego momentu dopiero mamy stałe biskupstwa na ziemiach zachodnich. Ten element często jest pomijany w naszych rozważaniach na temat PRL-u, on ma znaczenie zasadnicze, dlatego że on też w bardzo poważnym stopniu określał stosunki w Polsce, stosunki wewnętrzne i poczucie niepewności Polaków, jeśli chodzi o ich trwałość obecności na ziemiach zachodnich. Proszę Państwa, granice zostały, jak powiedziałem, wytyczone zgodnie z wolą Stalina. Stalin nie dlatego oczywiście popierał granice na Odrze i Nysie, że tak chciał dobrze dla Polski. Popierał te granice i opowiadał się ich za trwałością przede wszystkim dlatego, że wiedział już latem roku 1945, że Polska jest całkowicie w jego rękach. Nie mógł mieć tej pewności, jeśli chodzi o stosunki za Odrą. Co będzie z podzielonymi Niemcami, w których istniała strefa okupacyjna, która się pod koniec lat 40. przekształci w Niemiecką Republikę Demokratyczną, istniejącą aż do roku 90. No ale zanim powstała ta republika, prawda, Niemiecka Republika Demokratyczna, to w gruncie rzeczy Niemcy były zarządzane przez Międzysojuszniczą Komisję Kontroli i wydawało się, że tam, prawda, Związek Radziecki musi się bardzo liczyć ze stanowiskiem innych mocarstw zachodnich. Jeśli chodzi o Polskę, nie miał takiego poczucia. A zatem przesunięcie granicy do Odry i Nysy oznaczało też, że są to tereny no, podległe, że tak powiem, geopolitycznie Moskwie, a zarządzane oczywiście z Warszawy przez rząd też podległy Moskwie. W tamtych latach powojennych na ziemiach zachodnich naszych już, które należały do państwa, stacjonowało zresztą 100 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. I ta obecność militarna Armii Radzieckiej będzie trwała, jak pamiętamy, aż do wyprowadzenia wojsk radzieckich z Polski, czyli do roku 93-94. Przez cały ten czas na ziemiach zachodnich znajdowały się eksterytorialne okręgi, w których stacjonowała armia radziecka, w których instalowano broń rakietową, broń atomową, z siedzibą w Legnicy, to jest najważniejszy ośrodek. Tam znajdowało się ogromne, no, wielopiętrowe podziemia, bunkry, punkty dowodzenia na wypadek wojny światowej. Stamtąd zamierzano operować w wojnie światowej z Zachodem. Na Pomorzu też znajdowały się, jak wiemy, wyrzutnie rakiet, także broń atomowa. Krótko mówiąc, Polska miała suwerenność nad ziemiami zachodnimi, ale nie obejmowała ona tego, co Związek Radziecki sobie, no, uznał, że ma do tego prawo i nikt mu nie mógł tego zabronić. Czyli ta suwerenność była w pewnym sensie ograniczona na ziemiach zachodnich. To kolejny element, bardzo ważny element geopolityczny, który określał
stopień zależności tego państwa od mózgu. No i trzeci problem, o którym będziemy mówili sobie szerzej, oczywiście, to jest kwestia zależności władz centralnych i lokalnych, Polski Ludowej, tak zwanej, od Moskwy, poczynając od kształtu rządu i zasad ustrojowych tego kraju. Jednym słowem, Polska po wojnie znalazła się w bardzo silnym uścisku Moskwy. I ten stan rzeczy będzie trwał zasadniczo do roku 1989, choć jakby konsekwencje czy ostrość tej zależności będzie się zmieniała, ale tak naprawdę dopiero po roku 1956 zacznie się poszerzanie niezależności od Moskwy i będzie ono miało limitowany charakter. Proszę Państwa, można powiedzieć, że to była jednym słowem w znacznej mierze klęska polskiej polityki, polskich nadziei, polskiego przywiązania do wolności. No i tak by to trzeba zdefiniować per saldo. Ale świadomość ludzi niekoniecznie taka była. Świadomość ludzi niekoniecznie taka była i poczucie, że tak powiem, braku alternatywy były bardzo silne. Polacy nie mogli dowolnie kształtować swoich losów, musieli się przystosować do tego, co było. To przystosowanie w pewnym sensie było możliwe, czy może nie w pewnym sensie, całkowicie było możliwe, dlatego że w sumie sytuacja w Polsce po roku 1945 była nieporównanie lepsza niż sytuacja przed rokiem 1945, czyli pod okupacją niemiecką. Z ogromnym terrorem niemieckim, z ogromnymi stratami ludzkimi, z wywożeniem ludzi na roboty czy do obozów koncentracyjnych, z rozstrzeliwaniem zakładników, z pacyfikowaniem różnych regionów kraju. Powojenna Polska po Holokauście, powojenna Polska przychodziła, że tak powiem, jako moment, czas, kiedy można było sobie układać życie i jakby odbudowywać rany, których doznali Polacy w czasie II wojny światowej. No i jednym słowem, to jednak było państwo polskie. W szkołach dzieci się uczyły po polsku, ukazywały się książki polskie, gazety polskie. I taki była świadomość większości społeczeństwa, że to jednak jest Polska, aczkolwiek bardzo różna od tego, co było przed wojną. Ja tutaj widzę taki komentarz na jakiejś pani, że po wojnie wisiały w szkołach portrety Gomułki i Cyrankiewicza. No tak, to prawda, ale one wisiały po roku 56. W czasach, o których my tutaj mówimy, czyli to jest okres bezpośrednio powojenny, wisiały portrety Bolesława Bieruta, bo on formalnie funkcjonował z tytułem prezydenta Polski. I to jest kontynuacja obyczajów przedwojennych, gdzie w klasach szkolnych wisiały portrety prezydenta Mościckiego, Józefa Piłsudskiego, czyli osób, które były identyfikowane z państwem polskim. Po roku 1945 ten obyczaj przejęto, no tylko Mościckiego zastąpił Bierut, a Piłsudskiego czasem, to nie była reguła, ale to już po roku 50. portret Konstantego Rokossowskiego. To jest pewien skrót oczywiście w tej chwili całkowity systemu politycznego, o którym będę za moment mówił. Ale właśnie, znaczy powojenna Polska to nie jest tylko sytuacja polityczna, konflikt polityczny, ustanowienie rządów komunistycznych, to dużo więcej problemów. Przede wszystkim problem zniszczonego kraju. Polska była straszliwie zniszczona. Nierównomiernie, ale w pewnych miejscach drastycznie. Czyli oczywiście była zburzona Warszawa, to wszystko wiemy. Do tego stopnia, że zastanawiano się, czy w ogóle stolica będzie w Warszawie, czy ją nie przenieść do Łodzi, miasta, które ocalało. Zniszczone na ziemiach zachodnich, tych, które przyjdą do Polski, były zwłaszcza Gdańsk i Wrocław. Wielkie miasta zniszczone, spalone. No inne w mniejszym stopniu, ale też.
Straty powojenne są ogromne, jeśli chodzi o ludzi. To są straty sięgające, jak wiemy, 6 milionów obywateli, z czego to jest 3 miliony Żydów, którzy zniknęli w ogóle z polskiego krajobrazu, z polskiej przestrzeni. Przestali być. Co jest wielką zmianą, ogromną zmianą psychologiczną, ogromną zmianą ekonomiczną, ogromną zmianą kulturową po kilkuset latach. Dalej, to jest czas, kiedy oczywiście straty obejmowały też grupy zawodowe. Brakowało nauczycieli, brakowało lekarzy, brakowało prawników. To są grupy, w których straty sięgały kilkudziesięciu procent tych grup zawodowych. 30, 20, 30, 40, zależy od grupy zawodowej. I to jest też w znacznej mierze skutek Holokaustu, bo wymordowanie na przykład lekarzy, Żydów, powodowało ogromny brak wśród lekarzy. To często w przedwojennej strukturze zawodowej były osoby żydowskiego pochodzenia. To samo adwokaci. No a mówimy o kraju, w którym inwalidów było kilkaset tysięcy. Choroby dziesiątkowały społeczeństwo. Plagi rozmaite. No nie tylko, prawda, inwalidztwo, poobrywane ręce, nogi, ale też ludzie w traumie, po stracie najbliższych, po obozach koncentracyjnych. Ludzie, którzy stracili cały dobytek, którzy musieli w całe życie zaczynać od nowa, którzy stracili swoich najbliższych. To jest czas, kiedy społeczeństwo w ogromnej mierze żyje w traumie, traumie powojennej. Ta trauma zresztą powojenna, nie w tej może drastycznej formie, ale w postaci strachu przed wojną, strachu przed powrotem do sytuacji destabilizacji kraju, będzie wyznaczała taką psychologię społeczną. Dla Polaków, dla milionów Polaków najważniejsze było to, żeby nie było wojny. Żeby nie było wojny. I pogodzenie się jakby z sytuacją niekomfortową, no również w zależności kraju, istnienia obcej ideologii w przestrzeni publicznej, niesuwerenności kraju, no to były koszta odczuwane, ale wojna. Potencjalna wojna byłaby kosztem dużo większym. I to powodowało postawy przystosowania, odpuszczenia, skoncentrowania się na swoich sprawach codziennych, na regulowaniu swojego zwykłego życia i było szalenie istotnym czynnikiem, bez którego zrozumienia właściwie nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co polegało na przystosowaniu. A to była postawa dominująca, jeśli chodzi o powojenną rzeczywistość. Oczywiście w przestrzeni publicznej dzisiaj tak często się wspomina opór zbrojny, opór sprzeciw wobec narzucenia Polsce ustroju komunistycznego. I nie można powiedzieć, żeby tego oporu nie było. Oczywiście on był. Aczkolwiek takie, jak to widzimy często w przestrzeni publicznej, podkreślanie oporu zbrojnego, no nie jest, że tak powiem, opisem tego, co było typowe dla powojennej Polski. Problem podziemia to jest problem przede wszystkim ludzi lasu z czasów wojny. Ludzi, którzy byli w 44 i później często w 45 znajdowali się w oddziałach leśnych. No i tu mamy parę kategorii ludzi, którzy taką drogą poszli. Po pierwsze, to są często partyzanci właśnie z roku 44, którzy poszli do lasu, zamierzając uczestniczyć w walce z Niemcami, a po wojnie, czy po nastaniu rządów PKWN-u, stali się grupą ściganą, grupą, którą władze komunistyczne starały się rozbroić, wyeliminować. I w zasadzie dla nich nie było pola powrotu, sensownego pola powrotu. Przynajmniej tak to definiowali. Druga grupa to są ci, którzy się chronili po lasach, bo byli ścigani.
ścigani z tego tytułu, że no, znaleźli się w prawdziwym, czy tak sobie wyobrażali, konflikcie z władzami komunistycznymi, że grozi im wywózka do Rosji, że są ścigani przez miejscową milicję. No i chronili się do lasu i tworzyli tam oddziały. Trzecia grupa to są ci, którzy przyszli ze wschodu. W związku z tym, że wyznaczona została granica na linii Kerzona, granica na Bugu, no to za tą granicą pozostała część Polaków, w tym liczne stosunkowo oddziały, zwłaszcza na Wileńszczyźnie i na Nowogrodzieńszczyźnie, ale na Wileńszczyźnie przede wszystkim. I cóż mieli ci żołnierze Armii Krajowej przebywający w lasach robić? Gdyby się ujawnili, to byliby internowani i wywiezieni do Związku Radzieckiego. I większość ten los spotkał. Znaleźli się na wschodzie albo zostali wcieleni do armii Berlinga siłą, do Ludowego Wojska Polskiego. Część zatem uznała, że trzeba trwać w lasach. I pozostali na Wileńszczyźnie trwali w lasach, jak na przykład znany pisarz potem Tadeusz Konwicki. Wówczas młody człowiek, żołnierz AK przebywający w lesie. Albo ze swoimi oddziałami wędrowali na zachód, żeby przejść nielegalnie oczywiście, nowo wytyczoną granicę, no i tutaj przetrwać w lasach, w Puszczy Białowieskiej, w innych lasach. To jest los między innymi Łupaszki, czyli Szendzielorza, znanej postaci z tych partyzantów powojennych, a także Pawła Jasienicy, znanego potem pisarza. A więc tu mamy złożoną sprawę, jeśli chodzi o same oddziały partyzanckie. Ale ich tak wiele znowu nie było. To jest w sumie w najgorszym czy największym okresie, to jest jakieś kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Większość natomiast tych tak zwanych żołnierzy podziemnych, no to są ludzie, którzy mieszkają w swoich domach, i tylko od czasu do czasu się skrzykują, żeby dokonać jakiejś akcji, jakiejś operacji. Przeważnie dotyczy to Polski Wschodniej. I ma bardzo różne podglebie. Również takie, żeby no, takiego bym powiedział chłopskiego buntu, chłopskiej przygody. No a często też właśnie pewnej determinacji, sprzeciwu wobec tego, co jest przynoszone z zewnątrz. I z czym oni się nie chcą pogodzić. W sumie jest to historia kilkudziesięciu tysięcy ludzi, i ta grupa topnieje, dlatego że władze w Warszawie, władze komunistyczne dążyły do likwidacji podziemia nie tylko w postaci akcji, operacji zbrojnych UB czy KBW, o czym wiemy najwięcej, ale też przez to, żeby to tak zwany las rozładować. Czyli uchwalano amnestię, w wyniku których można się było zgłosić do UB, zadeklarować, że było się członkiem organizacji podziemnej, złożyć dosyć ogólne zeznania. Tam nie wymagano, prawda, sypania, dosyć ogólne to były zeznania, no i uzyskać status osoby ujawnionej. Taka amnestia będzie miała miejsce już od sierpnia do chyba końca października roku 45. Skorzystało z niej 30 tysięcy ludzi. A także zostanie powtórzona na początku roku 47. Wtedy się ujawni 60 tysięcy ludzi. Także blisko 100 tysięcy ludzi ujawniło się, zadeklarowało swoją przynależność do Armii Krajowej albo innych oddziałów zbrojnych, podziemnych, no ale większość oczywiście się nie ujawniła, liczyła na to, że się nikt nie dowie i będą mogli normalnie funkcjonować, i tak też się stało. No a niewielka część pozostawała w konspiracji przeważnie do roku 47. Po roku 47. podziemie, konspiracja, zwłaszcza zbrojna, to już są bardzo niewielkie grupy czy pojedyncze osoby. W gruncie rzeczy ta historia jako problem polityczny, społeczny trwała do roku 47.
Proszę Państwa, podziemie to jest jedna tylko część tej historii powojennej. To jest jedna tylko część tej historii powojennej i trzeba powiedzieć, że ona też w tej narracji, z którą się często spotykamy, określenie właśnie żołnierze wyklęci, żołnierze podziemni, czy podziemie niepodległościowe, ona jest często mistyfikowana. Dzisiaj się nakłada współczesne pojęcia czy wyobrażenia ideologiczno-polityczne na tamtą sytuację. Podziemie powojenne miało, po pierwsze, było zróżnicowane organizacyjnie. Największą organizacją podziemną było Zrzeszenie WiN, Wolność i Niezawisłość, założone jesienią roku 1945 przez oficerów Komendy Głównej AK, aresztowanych bardzo szybko. Po nich przyszli następni i tworzyli struktury organizacyjne, niekoniecznie mające oddziały zbrojne. A w każdym razie ci oficerowie wcale nie chcieli prowadzić wojny zbrojnej. Raczej był to pomysł na organizację konspiracyjną, która się posługuje wszystkim propagandą, posługuje się kolportażem wydawnictw i próbuje oddziaływać na bieg spraw w Polsce, przekazuje istotne wiadomości o tym, co się w Polsce dzieje na zachód, do rządu polskiego w Londynie, czy do swoich reprezentantów właśnie WiN-u na Zachodzie. W gruncie rzeczy nie inny był pomysł konspiracji endeckiej, czyli Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, czy nawet Narodowych Sił Zbrojnych. Narodowe Siły Zbrojne, które często są ogłaszane jako taka najbardziej zdeterminowana antykomunistyczna organizacja, no one w sensie ideologicznym owszem były zdeterminowaną antykomunistyczną organizacją, natomiast nie zamierzały prowadzić po wojnie walki zbrojnej. Oddziały NSZ-u, jeżeli istniały oddziały leśne, zostały latem 1945 roku rozformowane. Rozformowane. I zachowane zostały jedynie siatki konspiracyjne w miastach przeważnie, skoncentrowane na wywiadzie, na akcji politycznej, a nie na prowadzeniu walki zbrojnej. Owszem, wiele oddziałów związanych z Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym lubiło się nazywać NSZ. W czasie wojny oni rzeczywiście byli w NSZ-cie. Ale jeżeli popatrzymy na tą strukturę organizacyjną od góry, to w zasadzie nie istniało coś takiego jak Komenda Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Miało ono swojego komendanta, miało kilka osób, które tu w Warszawie no, tworzyły tą komendę. Ale problem polegał na tym, że miały bardzo słabe połączenia w terenie, nie dysponowały siatką konspiracyjną. Krótko mówiąc, jeżeli mówimy o tym podziemiu powojennym, to trzeba zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny proces. Co innego sztaby, co innego ci oficerowie w Warszawie, co innego ich jakby ośrodki decyzyjne teoretycznie, a co innego to, co się działo w terenie, w lasach, w małych miejscowościach, nawet w większych miejscowościach. W gruncie rzeczy powojenne aresztowania, powojenna sytuacja zdezorganizowały kompletnie to, co działał w czasie wojny, czyli że był komendant, był jego sztab, były oddziałowe komendy i one, powiatowe komendy, i tutaj i rozkazy, i sprawozdania, i dyspozycje wędrowały z góry na dół. Tu następuje, że tak powiem, ogromne usamodzielnienie różnych oddziałów, różnych grup tej konspiracji, i one w zasadzie same sobie są sterem żeglarzem okrętem. Nie za bardzo się muszą liczyć z tym, co tam ci formalni dowódcy mówią w Warszawie czy w Krakowie. Ten kontakt jest dość słaby, no a w konsekwencji to wszystko jest bardzo mało sterowalne, cała ta struktura. I jak tu już powiedziałem, stopniowo traci znaczenie. Stopniowo traci znaczenie, stopniowo traci wpływ. No i ostatecznie, jak powiedziałem, w 1947 roku na ogół ci ludzie wychodzą z podziemia, no ale część ginie oczywiście. Część ginie. Straty podziemia
Szacuje się na około 2,5 tysiąca tych, którzy zostaną skazani na kary śmierci, około 10 tysięcy, którzy zostaną zabici bez sądu, no i ogółem około 17 tysięcy skazanych przez powojenne sądy. Taki jest bilans tych walk podziemnych. No, jak powiedziałem, nie one są najważniejsze w sensie potocznego i powszechnego doświadczenia. Największym doświadczeniem powojennym są wielkie przesiedlenia ludności. Wielkie przesiedlenia ludności, które obejmują wiele grup. To są przesiedlenia przede wszystkim Niemców z Polski, z ziem zachodnich wysiedla się Niemców. Około 3 miliony ludzi zostaje wywiezionych z ziem zachodnich i skupionych w Niemczech, wywiezionych do Niemiec. Oczywiście w to miejsce stopniowo będą się osiedlali Polacy. I do roku 50. na te tereny poniemieckie, tak zwane, przyjdzie około 5 milionów ludzi. Około 5 milionów ludzi zostanie tutaj zasiedlonych w nowych miejscach, w których nigdy wcześniej nie byli. W nowych domach, w nowych gospodarstwach, w nowych mieszkaniach, w miastach i zaczną swoje życie od nowa. Spośród tych 5 milionów ludzi, to jest przeważnie, oni się dzielą na kilka grup. Mianowicie Polacy, którzy się tak zwanie repatriowali ze wschodu. Jest takie pojęcie repatrianci ze wschodu. Ono jest mylące, bo repatrianci to oznacza ci, co powracają. No, ci ludzie na ogół na ziemię zachodniej nigdzie nie wracali, oni tam nigdy nie byli, natomiast musieli opuścić swoje rodzinne ziemie na Wileńszczyźnie, na terenach, które weszły w skład Białorusi, w skład sowieckiej Ukrainy. To jest grupa 1 200 000 osób, które zostaną przewiezione ze wschodu, z dawnych województw wschodnich i osiedlone na ziemiach zachodnich. To jest też, chociaż ta grupa niekoniecznie się osiedli na ziemiach zachodnich, to jest też 260 tysięcy ludzi, którzy przyjadą z głębi Związku Radzieckiego. Przedwojennych mieszkańców ziem wschodnich, którzy w ramach deportacji roku 40 albo wywózek po roku 44 znajdą się w głębi Związku Radzieckiego i następnie będą zwalniani i przyjadą do Polski. 260 tysięcy ludzi. Czyli ze Związku Radzieckiego w sumie z zagranicy wschodniej przyjechało 1,5 miliona ludzi. Oczywiście większość z nich, jak już powiedziałem, mieszkała na ziemiach, które od Polski odeszły, odpadły. No a zatem niekoniecznie się osiedlali w Warszawie czy na wsiach Polski centralnej, które zresztą były przeludnione. Na ogół osiedlali się na ziemiach zachodnich, w Olsztynie, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Szczecinie. Tam ci, którzy na te tereny pojadą, do tych miast pojadą, to jest w ogromnym procencie ludność z ziem wschodnich. Ze Związku Radzieckiego wróci też około 200 tysięcy Żydów, ocalałych Żydów. To jest właściwie największa grupa z tych 3,5 miliona, która przetrwała wojnę. Oni wrócą ze Związku Radzieckiego, tam zostali wysiedleni w roku 40 przeważnie. W czasach wielkich wywózek zostali zabrani, prawda, z miast wschodniej Polski, okupowanych wtedy przez Związek Sowiecki. No i oni znajdą się przeważnie za granicą. Bardzo niewielu z tych, którzy wróciło, postanowiło na trwałe zostać w Polsce. Przeważnie, zwłaszcza po pogromie kieleckim, a także po innych pogromach, które miały miejsce w Polsce, niewielkich może. Pogrom kielecki był spektakularnym, wielkim pogromem, w których mordowano kilkudziesięciu Żydów i wywołał ogromną falę, ogromne poruszenie. I decyzję bardzo wielu ludzi o wyjeździe z Polski. Ale nie tylko to było powodem. Powodem było też to, że Żydzi wracający do Polski nie mieli de facto dokąd wracać. Jeżeli nawet wracali do swoich domów przedwojennych,
To one na ogół już były zamieszkałe przez nowych, nie tyle właścicieli, co ludzi, którzy po prostu tam zamieszkali. I cóż ze sobą mieli począć? Na ogół to jest taki element psychologii. Ci Żydzi, którzy się uratowali po wojnie, to były na ogół jedna osoba, góra dwie osoby z całej rodziny. Holokaust spowodował, że rodziny, które przed wojną, no tak jak to było przed wojną, no liczyły co najmniej kilka osób w warstwie podstawowej rodziny, prawda? Byli dziadkowie, byli wujkowie, były ciotki różne. Z takich rodzin została jedna, góra dwie osoby. Reszta została zamordowana. W związku z tym istnienie, funkcjonowanie po tylu latach było bardzo trudne psychologicznie, materialnie. Ci ludzie w ogromnej większości Polskę opuszczali, wyjeżdżali do Izraela przeważnie. Natomiast na ziemię zachodnie trafiła niewielka grupa, zwłaszcza na Dolny Śląsk. Niektóre miasta były taką próbą odbudowania żydowskiego życia, na przykład Dzierżoniowie. Ale to się w sumie nie powiodło i ostatecznie, że tak powiem, większość tych, którzy tam po wojnie próbowali zakładać jakieś spółdzielnie, jakieś, prawda, osiedla, po wojnie jednak wyjedzie z Polski. Kolejna grupa, która mniejszościowa, która się przesiedlała, czy została przesiedlona, to są Ukraińcy. Po wytyczeniu tej granicy nadal pozostało w Polsce około 500 000 Ukraińców. Oni zostaną wysiedleni przemocą. Bezpośrednio po wojnie, głównie 1945-1946 rok, z powrotem znaczy nie z powrotem, bo oni byli wysiedlani z miejsc, z gospodarstw, w których od pokoleń funkcjonowali. Zostaną wysiedleni na Ukrainę sowiecką. Generalny pomysł Stalina bowiem polegał na tym, żeby w Polsce nie było w ogóle Ukraińców. Żeby Stalin mógł mieć cały problem ukraiński, ludności ukraińskiej w swoich rękach, pod swoją pełną kontrolą. I tak samo, jeśli chodzi o Czechosłowację, tak samo, jeśli chodzi o Rumunię, tereny zamieszkałe przez mniejszość ukraińską w tych krajach zostały przyłączone do Związku Radzieckiego, albo mieszkający tam Ukraińcy zostaną wysiedleni na sowiecką Ukrainę. Pozostała niewielka grupa, około 150 tysięcy Ukraińców w Bieszczadach przeważnie, no i w innych miasteczkach wschodniej Polski, które w 1947 przesiedlą na ziemię zachodnią w ramach tak zwanej akcji Wisła. 150 tysięcy ludzi zostało przymusowo przesiedlonych na tereny Polski północnej i zachodniej i rozlokowanych w gospodarstwach poniemieckich. No i to jest ta grupa podstawowa, która dzisiaj stanowi ukraińską mniejszość w Polsce. Wtedy liczono na to, że oni po przesiedleniu, po rozproszeniu po prostu ulegną polonizacji i przestaną istnieć jako ukraińska grupa narodowa. Proszę Państwa, do powojennej Polski także ściągali ludzie wywiezieni do Niemiec oczywiście. Do Niemiec w czasie wojny wywieziono ponad 2 miliony Polaków na roboty przymusowe i oni przebywali na robotach przymusowych w Niemczech. To byli więźniowie też obozów koncentracyjnych. To byli jeńcy z kampanii 1939 roku czy z Armii Krajowej. Ci ludzie musieli w 1945-1946 podjąć decyzję, co z sobą dalej robią. Większość wróci oczywiście do Polski. To jest około 1,5 miliona Polaków, którzy wrócą z Niemiec do Polski. No i oczywiście bardzo różnie. No niektórzy wracali do swoich rodzin, prawda, w Kieleckie, w Lubelskie, w Krakowskie, do Warszawy, a niektórzy po prostu szli na ziemię zachodnią i tam się osiedlali. Około 500 000 Polaków zdecyduje się nie wracać do Polski. Pozostanie na zachodzie, pozostanie w Niemczech na razie. Około 50 roku wyjadą do Stanów Zjednoczonych, do Australii przeważnie, w te dwa miejsca.
niektórzy do Wielkiej Brytanii, chociaż niewielu, bo Wielka Brytania nie chciała takich zwyczajnych ludzi przyjmować. I ci Polacy, którzy będą tworzyli emigrację w Wielkiej Brytanii, to są przeważnie żołnierze drugiego korpusu generała Andersa, polskich, znaczy dywizji generała Maczka, w ogóle, że tak powiem, polskich sił zbrojnych na zachodzie. Oni mieli jakby mandat do tego, żeby zamieszkać w Wielkiej Brytanii. Oraz żołnierze Armii Krajowej, która była uznana za część polskich sił zbrojnych, no i też mieli jakby ten przywilej, że mogli się ubiegać o zamieszkanie w Wielkiej Brytanii. Pozostali zwykli ludzie wywiezieni stąd bez legitymacji kombatanckiej, w zasadzie mieli małe szanse, żeby się dostać do Wielkiej Brytanii. Przeważnie wyjeżdżali zatem do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, no albo do Australii. Proszę Państwa, jednym słowem, to wszystko, co powiedziałem, pokazuje na ogromną taką, no, mówiło się, naród na kółkach. Takie było powiedzenie. Wszyscy się prawie przemieszczali. Te przemieszczenia obejmują ogromną liczbę ludzi. I zrujnowanie, że tak powiem, całych struktur społecznych. Wraz z tymi wszystkimi stratami wojennymi, o których już mówiłem, to powoduje, że to jest społeczeństwo rozproszone, społeczeństwo, które właściwie będzie się dopiero formować w następnych latach. Szczególnie dotyczy to ziem zachodnich, gdzie w zasadzie takie procesy, żeby powstało normalne społeczeństwo z przywiązaniem takim emocjonalnym do swoich domów, do swojej dzielnicy, do swojego miasta, to będzie trwało właściwie pokolenie. W gruncie rzeczy dopiero ci, którzy się tam urodzą, będą się uważali za normalnych Wrocławian, Gdańszczan, Szczecinian. Proszę Państwa, mówiąc to wszystko, jak widać, sprawy, o których szczególnie dużo zwykle się mówi, czyli uformowania reżimu komunistycznego, zostawiłem w gruncie rzeczy na koniec. Co nie znaczy, że nie było to bardzo ważne. Oczywiście, że było to szalenie ważne. Cała władza komunistyczna po wojnie formowała się na wzór sowiecki, czyli miała być władzą monopartyjną, komunistyczną, w rękach przywódców partii komunistycznej, bezpośrednio zależnych od Moskwy, miała się skupić cała władza nad państwem i ostatecznie nad społeczeństwem. Model sowiecki. Ale ten model sowiecki nie mógł być realizowany, że tak powiem, z dnia na dzień. On był jakby rozłożony w czasie, jego realizacja była rozłożona w czasie. I w gruncie rzeczy on się będzie kształtował pomiędzy rokiem 45 a 48. Rok 48 to jest dopiero ogłoszenie oficjalnie, że Polska jest państwem, jak to wtedy oni mówili, socjalistycznym, budującym ustrój socjalistyczny, państwem dyktatury proletariatu, całkowicie różnym od demokracji zachodniej. Okres pomiędzy 45, przepraszam, a 40, przepraszam, 48 jest okresem budowania takiego systemu, który nazywano demokracją ludową, i miało to być coś innego niż demokracja burżuazyjna, jaka jest we Francji, czy we Włoszech jeszcze wówczas, prawda, czy no, jaką się definiuje jako demokrację, ale też nie taka jak w Związku Radzieckim. Rzecz polegała na tym, żeby działało kilka partii ludowych, lewicowych. Oczywiście Polska Partia Robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, a więc kilka partii. I one tworzyły blok, koalicję, która wyłaniała rząd, i ten rząd no, realizował politykę w różnych dziedzinach, no i miał być reprezentacją narodu. Ten rząd był też zobowiązany na mocy decyzji jałtańskiej przeprowadzenia wolnych wyborów do parlamentu. I to zobowiązanie międzynarodowe zmuszało, że tak powiem, do kolejnej korekty tego systemu sowieckiego, a mianowicie jednak dopuszczenia opozycji.
To opozycją było przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe Stanisława Mikołajczyka, które nie podlegało w żaden sposób kontroli sowieckiej, kontroli komunistów. Było suwerennym stronnictwem i ono miało stoczyć tą zasadniczą walkę wyborczą o powrót Polski do demokracji. A zatem główna oś konfliktu politycznego w Polsce, obejmująca miliony ludzi, bo miliony ludzi musiało udać się do wyborów i podjąć decyzję w stosownym momencie, dotyczy konfliktu pomiędzy PPR-em, czyli komunistami, a Polskim Stronnictwem Ludowym Stanisława Mikołajczyka. PSL Mikołajczyka było stronnictwem opartym o silne bardzo struktury przedwojennego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Ludowego działającego w konspiracji w czasie wojny, które też to Stronnictwo Ludowe stworzyło bataliony chłopskie, drugą obok Armii Krajowej największą organizację podziemną, szczególnie silną w Polsce południowej, krakowskie, rzeszowskie, ale też lubelskie, kieleckie, w znacznej mierze warszawskie i poznańskie. No i było potęgą. W pewnym momencie Polskie Stronnictwo Ludowe liczyło około miliona członków. Ale rzecz polegała na tym, że Polska de facto rządzona przez Stalina nie była Polską demokratyczną. I rządy komunistyczne ukryte pod pozorem tej koalicji, prawda, kilku partii lewicowych, nie stosowały się do normalnych reguł demokratycznych, czyli wolności słowa, wolności wypowiedzi, wolności organizacji. Polskie Stronnictwo Ludowe znajdowało się pod niezwykłą presją. Nie pozwolono mu wydawać stosownej do potrzeb ilości prasy. Nie pozwolono na organizowanie normalnych wieców, propagandy. A jak przyjdą wybory w 1947 roku, wybory styczniowe, no to w ogóle będzie próba usunięcia ludzi PSL-u z komisji wyborczych, usunięcia mężów zaufania, konfiskowania list kandydatów na posłów, zanim zostaną one złożone w stosownej komisji, prześladowania działaczy ruchu ludowego przez UB, mordowania jego działaczy w terenie, to już właściwie w 1945 się zaczęło, aresztowania kandydatów na posłów. Jednym słowem, terror. Terror, który miał spowodować, żeby nie było możliwości normalnego, że tak powiem, normalnych wyborów, żeby zdusić ludowców i ich nie dopuścić do tego, żeby oni mogli wygrać wybory. Pod drogą do tego, no w zasadzie terroru wymierzonego w PSL, było również tak zwane referendum z czerwca roku 1946. Ono zostało wymyślone po to, żeby komuniści mogli policzyć swoje możliwości, możliwości opozycji, mogli zatem się lepiej przygotować na wybory. To referendum, w którym Polacy odpowiadali na trzy pytania, pozornie nie tak istotne ustrojowo, czyli jesteś za zniesieniem Senatu, to właściwie jedyne pytanie, które dotyczyło ustroju, czy jesteś za reformą rolną i upaństwowieniem kluczowych gałęzi przemysłu, oraz czy jesteś za przynależnością ziem zachodnich do Polski. To referendum miało już te hasła, prawda, pokazują taki propagandowy charakter właśnie Polski Ludowej, Polski w nowych granicach. Miały ją w jakiś sposób legitymizować. I oczywiście partia i inne partie zblokowane z PPR ogłosiły, że większość ludzi oczywiście odpowiedziała tak, ale to jest nieprawda. To jest nieprawda, którą możemy poświadczyć. Po roku 89 zostały znalezione przez profesora Paczkowskiego prawdziwe wyniki głosowania, które w supertajnych, prawda, dokumentach zostały przekazane Bierutowi. I wiemy, że za tymi trzema pytaniami głosowało maksimum 25% społeczeństwa. Maksimum 25% społeczeństwa. Reszta głosowała przeciw. W różnym stopniu, na różne pytania, ale generalnie nie głosowała tak, jak do tego wzywał PPR i inne partie bloku peperowskiego. O czym to świadczy?
wszystko razem. O tym świadczy, że oczywiście te powojenne rządy były rządami mniejszościowymi. Nie miały poparcia 3/4, 2/3, 3/4, historycy różnie to liczą, społeczeństwa. Mogły się opierać o 25 do 30% dorosłych Polaków. Ale powiedzmy sobie, że to i tak jest dużo. Te 25-30% dorosłych Polaków, którzy popierali komunistów po wojnie, to jest relatywnie dużo. I trzeba zadać pytanie o właśnie stopień gruntowania się tego reżimu w Polsce. No i teraz zwróćmy uwagę na następujące rzeczy. Powojenna Polska, Polska PPR-u i jego sojuszników, kontrolowanych zresztą przez komunistów całkowicie, była Polską, która odwoływała się do, no do populizmu, byśmy dzisiaj powiedzieli. Mówiła, że oto po raz pierwszy rządy ludu nastają. Zwykły lud, ludzie prości, robotnicy, chłopi, to będzie wasza Polska. A nie burżuazji, oficerów sanacyjnych, dygnitarzy przedwojennych, AK-owców, którzy wysadzili w powietrze Warszawę. A teraz siedzą w Londynie i marzą o powrocie do Polski, do swoich majątków, do swojej pozycji. Tak ta propaganda próbowała urabiać ludzi i bardzo istotna grupa za tym poszła. PPR uruchomił także awans społeczny z grup ludowych. Przede wszystkim służyła temu reforma rolna. Reforma rolna wprowadzona w roku 1944, polegająca na parcelacji majątków ziemiańskich, rozdawaniu ziemi chłopom, co było przecież postulatem wielu stronnictw ludowych z okresu przedwojennego, została przeprowadzona w drakoński sposób. Nie powstały żadne poważne i dające podstawy do istotnej egzystencji gospodarstwa rolne. Rozdawano po 2, 3, a czasem po 1 hektarze. Ale jednak w sumie stworzono 800 tysięcy nowych gospodarstw, czyli 800 tysięcy rodzin, które nie miały przed wojną w ogóle ziemi, a mieszkały na wsi, tą ziemię otrzymało. A także 250 tysięcy, czyli ćwierć miliona ludzi, przed wojną mając powiedzmy 2 hektary, z których się nie można utrzymać, otrzymało ziemię. Ci ludzie, nie wiemy oczywiście, jak oni będą głosowali, kogo będą popierali, natomiast musimy założyć, że oni mieli poczucie awansu. Im ta władza dała awans. Do tego trzeba dodać sytuację taką, że tworząc nowy aparat władzy, szeroko rozumiany, i administracyjny, i milicję obywatelską, i kadrę Wojska Polskiego, i oczywiście kadrę Urzędu Bezpieczeństwa, sięgnięto właśnie do młodych ludzi, głównie ze środowiska wiejskiego i robotniczego przedwojennego. I to jest awans, którego w sumie doświadczyło prawdopodobnie co najmniej 100 tysięcy ludzi, co najmniej, którzy przed wojną, nie mając żadnych szans na awans społeczny, nie mając wykształcenia, nie mając takich możliwości, po wojnie znalazło się w szkołach oficerskich, czy stało się funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, czy, prawda, no, objęli stanowiska, no, łącznie, że tak powiem, ze starostami, prawda, z dyrektorami firm, no, firm, fabryk, czy znaleźli się wśród innych miejsc, gdzie się tworzyły kadry administracyjne, czy stało się, że tak powiem, milicjantami. W sumie, no, biorąc pod uwagę już takie szersze też kategorie, no to jest większa grupa niż 100 tysięcy ludzi, bo w samej milicji to było około 100 tysięcy ludzi, a ona jest tworzona w zasadzie od początku. Czyli ja myślę, że można spokojnie powiedzieć, że około 500 tysięcy ludzi, łącznie, że tak powiem, z ich rodzinami, doznało powoli awansu. No i siłą rzeczy ten awans, oni sobie tego uświadamiali, no, zależał od stabilności tego awansu, zależał od stabilności tego ustroju. Stworzono nową klasę polityczną.
nową klasę polityczną, oczywiście związaną przede wszystkim z Polską Partią Robotniczą i jej, no i jej nowymi kadrami. Proszę Państwa, kończąc, bo już mówię prawie godzinę, chciałem, zamykając ten wykład, zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Czy właśnie na dwie rzeczy. Po pierwsze, w takim potocznym rozumieniu dzisiaj i w takiej potocznej propagandzie historycznej, którą zwłaszcza uprawia partia rządząca, w gruncie rzeczy zanika kompletnie wiedza o charakterze ustroju politycznego, którym wtedy był budowany. Cały akcent jest przesunięty z Polskiej Partii Robotniczej na UB i terror. Owszem, UB i stosowało terror i było organizacją zmierzającą do kontrolowania społeczeństwa i terroryzowania przeciwników, ale ono nie było samodzielnym podmiotem. To było narzędzie działania Polskiej Partii Robotniczej, jej kierownictwa, a w znacznej mierze wprost też Związku Radzieckiego, ale to nie był suwerenny podmiot polityczny. Nie oni budowali ten ustrój powojenny i jego charakter. Budowała Polska Partia Robotnicza, dysponując tymi narzędziami, o których tutaj przed chwilą mówiłem, również społecznymi, również awansu, i budując i kontrolując też inne podmioty polityczne, które, nawet swoich sojuszników właśnie, takich jak na przykład Polska Partia Socjalistyczna, gdzie mieli swoich agentów. No i w razie ci agenci, prawda, uformowani jako tak zwana lewica w PPS, oni też kontrolowali tych działaczy, którzy by się próbowali usamodzielnić. I były takie, prawda, epizody, kiedy te próby usamodzielnienia następowały i były pacyfikowane. To oczywiście by trzeba wejść szczegółowo w omawianie historii tych stronnictw, na to nie mamy czasu, mamy ten wykład zbyt ogólny, ale tą świadomość trzeba mieć, że partia komunistyczna PPR już po wojnie nieformalnie kontrolowała nie tylko te stronnictwa, kontrolowała także obieg gazet, obieg prasy, cenzurę, która funkcjonowała jako niby przedłużenie cenzury wojennej, a służyła wyłącznie partii komunistycznej. Kontrolowała wojsko w kategoriach właśnie awansów, kontrolowała aparat gospodarczy, który cały znalazł się w rękach partii i jej urzędników. Stała się jednym słowem partią, która faktycznie kontrolowała cały kraj i ograniczała swobodę obywateli i możliwość, że tak powiem, zmiany kierunku działań. No ale ona też oczywiście byłaby bezsilna, bo nigdy nie była silną partią. Gdyby nie to, że kontrolę nad tym wszystkim, nad zachowaniem tego charakteru sprawowała armia radziecka stacjonująca w Polsce, ambasador sowiecki w Warszawie, no i wielu doradców sowieckich w różnych miejscach ulokowanych oraz sam Józef Stalin, który na przykład, że już tylko, to już będzie ostatnie zdanie, który przywódcą PPR pod koniec 1946 roku podyktował, ile która partia powinna uzyskać w wyborach, które właśnie się w Polsce zaczynały. Te wybory oczywiście zostały kompletnie sfałszowane, a wyniki zostały ogłoszone takie, jakie podyktował Józef Stalin. Dziękuję bardzo.